Witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszych warsztatach pokażę Wam, jak wykonać taki oto łapacz snów. Do wykonania takiego łapacza potrzebne nam będzie kółko wycięte z kartonu, kolorowa włóczka, tasiemki, koraliki, piórka, nożyczki. Przyda się też igła z nitką. A teraz przystępujemy do pracy. Zaczynam od owinięcia kółka tasiemką. Biorę sobie tasiemkę białą do tej pracy. Końcówkę przyszyję igłą z nitką. Teraz wykonam wzór na kółku. Następnie przystępuję do ozdobienia łapacza. Wykorzystam do tego kolorowe tasiemki. Thank you.
wykorzystam jeszcze do ozdoby piórka, koraliki i kolorową włóczkę. Oto krok po kroku powstał mój łapacz snów.